Szczęść Boże! Witam Was bardzo serdecznie w tej piątkowej kromce słowa. Posłuchajmy dzisiaj słów z Ewangelii według świętego Marka. Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał. A oni przyszli do Niego i ustanowił 12, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc 12, Szymona, któremu nadał imię Piotr, dalej Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu. Dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego, Judasza Iskariotę, który właśnie go wydał. Jeżeli Pan Jezus dzisiaj zwołuje tych 12, to ustanawia tak symbolicznie Kościół. I On dzisiaj ten Kościół posyła. Z jednej strony przyciąga ku sobie i wiąże ze sobą, a z drugiej strony mówi: idźcie do świata i bądźcie mną dla świata. Jaka to jest odpowiedzialność? Być dla świata Chrystusem. Pomyśl, czy jesteś Chrystusem dla świata? Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.